No? Ale fajnie się widzę. Kochani, robimy nalewkę Janki, czyli take away mojito. Wiem, że w plastikach, ale take away w plasticzku mojitko, bo ponieważ płyniemy na boat płyniemy, gdzie nie będzie barmana, tylko będzie boat, pili woda i tyle. Więc potrzebujemy takiego wsparcia, wsparcia alkoholowego typu Bacardi. No, oczywiście nie wezmę drzewa mięty ze sobą na boat, bo to jest, no nie da się, no oka nie wyjmę. Są pewne rzeczy, których nie przeskoczymy, czyli automatycznie musimy zrobić coś bardzo poręcznego, bardzo takiego quick drink, który sprawi, że w momencie, jak będziemy czuć się thirsty, zrobimy i będzie gotowe. Więc kochani, ażeli przygotować takie mojito, potrzebujemy mojito. Oczywiście, mojito. Przelewamy takie mojito, bo nie mam tego pypecia, który jest nakładany na butelkę i robi do środka, więc ja potrzebuję swoich dłoni. Więc moja dłoń przelewa to mojito o bardzo sprytny, a leżeli delikatny sposób. Widzicie, kochani, żadna kropla się nie uroniła. Nie. Już mam tyle. Ktoś. Nieważne, to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Kochani, i tak przygotowane mojito w butelce po mineralnej wodę bierzemy na boat i nasze kubki smakowe będą się delektować. Delektować się będą, dokładnie. Pozdrawiam, mam nadzieję, że pomoże to komuś.